Pokornie proszę, napisał w Duchowym Testamencie papież emeryt Benedykt XVI. Módlcie się za mnie, aby Pan, mimo wszystkich moich grzechów i niedoskonałości, przyjął mnie do wiecznego mieszkania. Uczestnicząc w transmisji mszy świętej pogrzebowej za zmarłego papieża seniora Benedykta XVI, odpowiadamy na jego prośbę zawartą w testamencie i zanosimy nasze modlitwy do miłosiernego Ojca w niebie, aby dał mu nagrodę sługi dobrego i wiernego. W tym jakże szczególnym momencie dla historii Kościoła mamy zaszczyt towarzyszyć Państwu siostra Aleksandra Szyborska i ksiądz Jacek Zdzieborski. Dzisiejsze uroczystości pogrzebowe papieża seniora w dużej mierze będą podobne do pogrzebu Jana Pawła II. Przewidziano jedynie nieznaczne modyfikacje ze względu na inny status papieża, który ustąpił z urzędu. Wczoraj wieczorem po zamknięciu Bazyliki Świętego Piotra ciało Benedykta XVI zostało złożone do cyprysowej trumny. Zgodnie z tradycją znalazły się w niej paliusze, które nosił zmarły papież jako arcybiskup Monachium i Rzymu, a także monety i medale z czasów jego pontyfikatu oraz rogito, czyli zamknięty w metalowej tubie tekst, w którym pokrótce została opisana jego papieska posługa. Dziś rano o godzinie 8:45 trumna z ciałem papieża Benedykta XVI została wyniesiona z bazyliki na plac Świętego Piotra, gdzie został odmówiony różaniec za zmarłego papieża. W tej chwili rozpoczyna się msza pogrzebowa. Do ołtarza zbliżają się kardynałowie. Mszy świętej będzie przewodniczyć ojciec święty Franciszek, ale ze względów zdrowotnych, jak to już bywało przy innych okazjach, będzie ją sprawował dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. W sumie w koncelebrze weźmie udział ponad 120 kardynałów, 400 biskupów i około 4000 kapłanów. Schola wykonuje antyfonę na wejście. Śpiewa wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Słyszymy także słowa psalmu 65, wykonywany po łacinie. Ciebie należy wielbić, Boże, na Syjonie, Tobie dopełnić ślubów. Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz, wszelki śmiertelnik przychodzi, wyznając swoje grzechy. Przygniatają nas nasze winy, a Ty je odpuszczasz. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz. On mieszka w Twoich pałacach. Niech nasycą nas dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku. Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami, Boże nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Bracia, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty w Twojej opatrzności wybrałeś swojego sługę, naszego papieża Benedykta, aby przewodził całemu Kościołowi. Spraw, aby uczestniczył w wiecznej chwale Twojego Syna, którego zastępował na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Lektura del libro de Isaías. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: czyż może być garn carz stawiany na równi z gliną? Czyż może mówić dzieło o swym stwórcy: nie uczynił mnie? I garnek rzec o tym, co go ulepił: nie ma rozumu? Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolno od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dominus pacit me, et nihil mi deri. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Impiguasti in olam.
namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Which is corruptible, even though it bears testing by fire. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. That it cannot be described, because you believe, and you are sure of the end to which your faith looks forward. That is the salvation of your souls. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste.
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Są to ostatnie słowa, jakie Pan wypowiedział na krzyżu. Jego ostatnie tchnienie, moglibyśmy powiedzieć, zdolne potwierdzić to, co charakteryzowało całe Jego życie. Nieustanne powierzanie się w ręce Ojca. Ręce przebaczenia i współczucia. Ręce uzdrowienia i miłosierdzia. Ręce namaszczenia i błogosławieństwa, które skłoniły Go do oddania się również w ręce swoich braci. Pan, otwarty na historie, które napotykał po drodze, pozwolił się doszlifować woli Bożej, biorąc na swoje barki wszystkie konsekwencje i trudności Ewangelii, aż zobaczył swoje ręce przebite ze względu na miłość. Zobacz moje ręce, powiedział do Tomasza i mówi to do każdego z nas. Zobacz moje ręce. Zranione ręce, które wychodzą na spotkanie i nie przestają się ofiarowywać, abyśmy poznali miłość, jaką Bóg ma ku nam i uwierzyli miłości. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To zachęta i program życia, który szepce i chce kształtować jak garncarz serce pasterza, aż zaczną w nim bić te same uczucia, jakie żywił Jezus Chrystus. Wdzięczne oddanie się na służbę Panu i Jego ludowi, które rodzi się z przyjęcia daru całkowicie darmowego. Należysz do mnie, należysz do nich, mówi Pan. Jesteś w moich dłoniach i właśnie dzięki temu znajdujesz się w rozległej przestrzeni mojej miłości. Pozostań w moich rękach i oddaj mi Twoje. Jest to wyrozumiałość Boga i Jego bliskość, zdolna do oddania się w kruche ręce uczniów, aby nakarmić swój lud i powiedzieć wraz z nim: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Modlitewne powierzenie się, które kształtuje się i doskonali w milczeniu pośród rozdroży i sprzeczności, z którym musi się zmierzyć pasterz, oraz ufne zaproszenie do pasterzowania trzodzie. Podobnie jak mistrz dźwiga na swoich barkach trudy wstawiennictwa i wyniszczenie namaszczenia za swój lud, zwłaszcza tam, gdzie dobro musi walczyć, a bracia widzą, że ich godność jest zagrożona. W tym spotkaniu wstawienniczym Pan rodzi łagodność zdolną do zrozumienia, przyjęcia, żywienia nadziei i stawania ponad nieporozumieniami, które to może wywołać. Niewidzialna i nieuchwytna łagodność, która rodzi się ze świadomości, w czyich rękach pokłada się zaufanie. Modlitewna i adoracyjna ufność, zdolna do odczytywania działań pasterza i dostosowania jego serca i decyzji do czasów Bożych. Paść znaczy kochać, a kochać znaczy być gotowym także na cierpienie. Kochać znaczy dawać owcom prawdziwe dobro, pokarm prawdy Bożej, Słowa Bożego, pokarm obecności Boga. I także poświęcenie wspierane przez pociechę Ducha Świętego, która zawsze poprzedza go w misji, w żarliwym dążeniu do przekazywania piękna i radości Ewangelii, w owocnym świadectwie tych, którzy jak Maryja trwają na wiele sposobów u stóp krzyża, w tym bolesnym, ale niezachwianym pokoju, który ani nie napada, ani nie podporządkowuje, ale w upartej, cierpliwej nadziei, że Pan spełni swoją obietnicę, jaką obiecał naszym ojcom i swoim potomkom na wieki.
My również, mocno przywiązani do ostatnich słów Pana i do świadectwa, które naznaczyło Jego życie, chcemy jako wspólnota kościelna pójść Jego śladami i powierzyć naszego brata w ręce Ojca. Niech Jego ręce miłosierdzia znajdą Jego lampę zapaloną olejem Ewangelii, którą rozsiewał i której był świadkiem.